dobrze się dzisiaj poznać. Właśnie się zdobyłam klientę i po to prezentacji. A, to się zamienimy w takim razie. Może się przedstawić. Co to jest za program? Jak przyjechali tutaj, tak z ujęciem się z nią? A z panem? Koleżanka, za chwileczkę. Ja z panem. To tak, zaczynamy, tak? Tak. Bez mikrofonu. Wydaje mi się, że będzie mnie słychać. A może nie. Czy nas słychać? Nie, nie. To jest dobre, czy które... Czy tam słychać jest? Dobrze. Słychać? Miejcie państwo ręką, że słychać. Okej. A widać? Nie, nie widać. Dobrze, ja chciałam bardzo serdecznie państwa powitać na konferencji Polacy na Białorusi Anno Domini 2013. Ja się nazywam Marta Patry, jak już większość z państwa wie. Jestem koordynatorką tego projektu, pracuję w Fundacji Instytutu Innowacji i mam niesłychany zaszczyt powitać naszych prelegentów i wszystkich państwa. Panią Annę Dyner, pana Mariusza Maszkiewicza, pana Kamila Kosińskiego i pana Bartosza Kosińskiego. Brawa. Ale chciałam też powitać w szczególny sposób naszych uczestników naszego projektu, bo ta konferencja jest częścią większej inicjatywy projektu Kultura Dziennikarstwa i Dziennikarzy Kultury, który zaczął się w sobotę i potrwa do 31 lipca. Wstańcie. Ustali. Tak, witamy. Z trzech większych miast, głównie z trzech miast, z Mińska, Grodna i Zbrzeźcia, którzy przez 10-11 dni właściwie tutaj szkolą się, biorą udział w różnych warsztatach, spotkaniach i dzisiaj w tej konferencji. Chciałabym też podziękować naszym patronom, honorowym i patronom medialnym, Studium Europy Wschodniej UW, Klubu Jagiellońskiemu z Krakowa, Domowi Białoruskiemu i inicjatywie Together for Belarus, a także patronom medialnym, portalowi Eastbooker, dzięki któremu mamy relacje na żywo na stronie, portalowi spraw zagranicznych oraz Gońcowi Litewskiemu. I wypada też wspomnieć, że projekt organizowany jest przez Fundację Instytut Innowacji, ale wspierany finansowo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Czyli z naszych podatków. Tak. Oddaję głos panu moderatorowi. Dziękuję bardzo. Jeżeli mnie słychać, to pozwolę sobie nie używać mikrofonu. Także nazywam się Bartosz Kodziński. Chciałbym serdecznie państwa powitać na konferencji pod tytułem Polacy na Białorusi na Domini 2013, realizowanej w ramach projektu Kultura, Dziennikarstwo i Dziennikarstwo w Kulturze, finansowane ze środków MSZ-u w ramach programu Współpraca z Polonią i Polakami za granicą. Zanim przedstawię naszych prelegentów, chciałbym tylko zaznaczyć, że nasze dzisiejsze spotkanie będzie się składało z takich dwóch bloków. Pierwsza część dotyczy raczej kwestii wewnętrznej na Białorusi, a dokładnie sytuacji Polaków na Białorusi. Natomiast po krótkiej przerwie skupimy się na aspekcie wewnętrznym, a dokładnie rzecz ujmując na roli polskiego rządu, roli Polski w relacjach z mniejszością polską i z systemem władzy białoruskiej. Takim swoistym podsumowaniem będzie próba odpowiedzi na pytanie, no wskazanie jakichś perspektyw mniejszości polskiej na Białorusi. Zanim przejdziemy do dyskusji, przedstawię naszych prelegentów. Najpierw pani Anna Maria Dyner, absolwentka Instytutu Nauk Politycznych UW i Studium Europy Wschodniej UW, publicystka Rzeczypospolitej, Nowej Europie Wschodniej na portalu UW. Obecnie pracuje w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych jako analityk spraw Białorusi i Rosji. Zainteresowania pani Anny to przede wszystkim polityka wewnętrzna i zewnętrzna Białorusi oraz rola, jaką odbiera Rosja na obszarze pośrednictwa. Następnie pan Kamil Kłosiński, absolwent politologii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2007 roku związany z Ośrodkiem Studiów Wschodnich jako analityk do spraw białoruskich. Zajmuje się przede wszystkim tematami polityczną i gospodarczą sytuacją na Białorusi, stanem białoruskiego społeczeństwa,
No i oczywiście Sukiennik Polsko-Białoruskiej. Oraz pan Mariusz Maszkiewicz, socjolog, dyplomata, publicysta, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL-u, działacz i pracownik społeczno-polityczny w Częstochowie, później związany z dyplomacją polską, był pierwszym oficjalnym przedstawicielem Polski na Litwie na początku lat 90. Później organizował od podstaw pracy ambasady RP, a następnie był zarządzającym polskiego konsulatu w Grodnie na Białorusi, później był konsulem generalnym na Białorusi, a także ambasadorem RP. Przez swoją działalność też pan Mariusz aresztowany, przetrzymywany w białoruskim więzieniu. Od początku lat 90. także aktywnie promuje współpracę polskich firm z przedsiębiorcami właśnie na wschodzie. Natomiast on jest autorem wielu artykułów i książek dotyczących Białorusi, ale także ogólnie spraw wschodu. Obecnie jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przechodzę do dyskusji, do tego zajmowania z prelegentem. Chciałbym prosić Państwa, jeżeli pojawią się ewentualne pytania, proszę się wcześniej przedstawić. Także zachęcam do aktywnego uczestnictwa. Pierwsze pytanie może poprosić o zadanie głosu pana Kamila Kosińskiego. Ogólnie sytuacja na znaczy gospodarczej. Niedawno się dowiedzieliśmy, że Chiny mocno inwestują na Białorusi. No, pojawia się jakoś ta kwestia dokapitalizowania, też ten wątek ukraiński, kwestia długów na międzynarodowym funduszu walutowym. Jak to wszystko wpływa ogólnie na to społeczeństwo białoruskie i na państwo białoruskie? No tak, szeroko pan zakreślił tutaj zasięg tematyczny. Białoruś rzeczywiście nie znajduje się w najlepszej sytuacji gospodarczej. Jest to efekt zarówno zjawisk obiektywnych, mamy do czynienia z kryzysem światowym, mamy do czynienia z kryzysem na mniejszym lub większym na rynkach zbytu, które dla Białorusi są istotne, czyli rynek unijny, mam to na myśli rynek rosyjski, ale też wynika też czynników subiektywnych, czyli z polityki Aleksandra Łukaszenki, który ma specyficzną wizję gospodarki, specyficzny pogląd na system gospodarczy. Tak naprawdę podstawowe pojęcie Aleksandra Łukaszenki o gospodarce nie wyszło poza ramy zarządzania Sowchozem. Jak wiemy, Aleksandr Łukaszenka swoją karierę między innymi zaczynał z zarządzania jednym z białoruskich Sowchozów, z Sowchozem Galadziec w obwodzie mokrzewskim i wciąż jego podejście do problematyki gospodarczej przypomina styl właśnie takiego dyrektora Sowchozu. Kiedy jest jakiś problem, zbiera się aktyw, zbiera się zebranie. Najczęściej jest to posiedzenie rządu z udziałem Łukaszenki. Wyznacza się, oczywiście znajduje się winnych tego problemu. Wyznacza się osobiście odpowiedzialnych za dany problem i wyznacza się termin realizacji konkretnego zadania. Również widać w podejście Aleksandra Łukaszenki mocną szkołę gospodarczą Związku Radzieckiego. Białoruska gospodarka jest wciąż kierowana za pomocą tzw. pięciolatek, czyli planów pięcioletnich, które znamy z naszej historii, z historii Polski. Znamy się tylko z historii Polski. Na Białorusi jest to wciąż realność, rzeczywistość. W tym roku, taki może jeden przykład dla ilustracji tego problemu, w tym roku władze białoruskie, wciąż rząd białoruski, bo to nas teraz za wykonanie wskaźników gospodarczych, ma wciąż do zrealizowania wskaźnik wzrostu PKB 8,5%. Widzimy, że białoruska gospodarka nawet przy sztucznym stymulowaniu produkcji przemysłowej nie jest w stanie wygenerować tego. I według najśmielszych prognoz ten wzrost nie przekroczy 4%. Więc tutaj wskaźnik jest mocno optymistyczny, bardzo delikatny. I mimo tego Aleksandr Łukaszenka wciąż oczekuje realizacji tego wskaźnika, a widzimy, że już na przyszły rok jest szykowany wyższy wskaźnik. Także to nie elastyczne podejście do gospodarki, przy czym jeszcze strach, obawa przed reformami sprawia, że białoruska gospodarka jest tylko gospodarką słabą. I mówiąc wprost, gdyby nie wsparcie z zewnątrz, gdyby nie subsydia zewnętrzne, mam tu na myśli przede wszystkim kredyty z Rosji i tanie dostawy gazu, szczególnie tanie w ostatnich pół latach,
i korzystne technologii dostawy. Potem na prawo też mogą mówić o bezkolizyjnym funkcjonowaniu tej gospodarki, raczej możemy było mówić o zamowaniu tej gospodarki, o kryzysie gospodarczym. Oczywiście do tego kryzysu gospodarczego przyczyniły się też pewne sankcje ekonomiczne Unii Europejskiej w stosunku do Białorusi, o których tak chętnie mówią niektórzy działacze, byli w białoruskiej opozycji. Więc bez wsparcia zewnętrznego ta gospodarka nie funkcjonuje. Tutaj pan wspomniał o Chinach. Rzeczywiście władze białoruskie bardzo chętnie widziałem Chiny jako swojego partnera strategicznego, jako sojusznika, jako wręcz takiego protektora. Jest taka nadzieja. Jest taka nadzieja w kręgach białoruskich władz. Mamy tutaj świeży przykład. Ostatnia wizyta Aleksandra Łukaszenka w zeszłym tygodniu złożył wizytę oficjalną wizytę w Pekinie, trzydniową. I tam rzeczywiście usiłował stworzyć wrażenie, że Białoruś i Chiny wchodzą w nowe stosunki. Podpisano bardzo zabawny dokument o nazwie Deklaracja o zamiarze budowy strategicznych stosunków chińsko-białoruskich. Wystarczy spojrzeć na mapę i porównać sobie chociażby wielkość Białorusi i Chin, porównać potencjał gospodarczy tych państw, żeby domyślić się, że tego typu dokument może być tylko uprzejmością do samych gospodarzy czy Chińczyków. Chińczycy uzyskali w tym dokumencie taki krótki przykład oczywiście, bo stosunki chińsko-białoruskie nie są tematem tego spotkania. Chińczycy uzyskali w tym dokumencie zapewnienie, że Białoruś wspiera się Chiny na forach międzynarodowych w kwestii Tajwanu i Tybetu. No to jest konkretna korzyść, właściwie to jest prawie wszystko, co Białoruś może Chinom dać politycznie. W zamian za to Białoruś otrzymała bardzo mętne zapewnienia o jakimś wspieraniu interesów białoruskich, czyli z tym, że te interesy nie zostały już nazwane. Więc w zderzeniu z potencjałem chińskim i z pragmatyzmem chińskim, Aleksandr Łukaszenka nie jest w stanie wiele ugrać. I tak jak ja to już przed paroma laty sformułowałem na taką tezę, że widzimy, że władze białoruskie próbują wyjść poza układ Rosja-Zachód, wyjść z tego, z tych kleszczy. Z jednej strony mamy nacisk ze strony Rosji, która chce przejąć białoruskie zakłady, białoruską gospodarkę, przejąć kontrolę na Białorusią, z drugiej strony mamy Zachód, który stawia nierealne tam autorytarnego reżimu oczekiwania żądania demokratyzacji. Alternatywą byłoby hybryd na przykład Chin. Władze białoruskie próbują z tych kleszczy, ale nie znajdą, nie dojdą nigdy, przynajmniej w perspektywie, która jest dla nas do zanalizowania, do osiągnięcia, nie dojdą nigdy do takiego etapu w relacjach z partnerami tego typu jak Chiny, aby te państwa mogły im zastąpić Rosję czy Zachód. Te państwa, co to mówi pan sam, mogą być tylko uzupełnieniem, a nie alternatywą dla Rosji czy Zachodu. Teraz płynnym ruchem posłowisko zwrotnym jeszcze nie wiem, jak to zrobię, mam przejść do sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi. Znaczy, generalnie na razie, żeby nie zabierać innym czasu, potem może to pytania wyjdzie, nakreśliłbym sytuację polityki władz białoruskich ogólnie wobec organizacji społecznych. Bo mi się wydaje, że jeżeli mówimy o problemach polskiej mniejszości na Białorusi, to powinniśmy mówić o problemach polskich organizacji mniejszościowych na Białorusi, które nie są tolerowane przez oficjalny Mińsk. To jest drobny niuans, ale istotny. Na Białorusi, chyba że Państwo znają jakieś przykłady, ja też chętnie posłucham, ale do mojej wiedzy nie mamy do czynienia z polityką dyskryminacji Polaków z powodu ich pochodzenia, z powodu języka, którym się posługują, być może to z powodu wyznania. Władze białoruskie prowadzą politykę przeciwko organizacjom społecznym, tak jak na wniosek Polaków na Białorusi, który zrzesza tylko część mniejszości Polaków na Białorusi. Dlatego jeżeli mówimy o problemach polskiej mniejszości na Białorusi, powinniśmy to widzieć w kontekście polityki władz białoruskich wobec nienależnych organizacji społecznych. Związek Polaków na Białorusi jest niewątpliwie jedną z najważniejszych, z największych wciąż, mimo strat, mimo tak o jak wiadomo, od wpływu aktywistów, bo też braku napływu nowych, wciąż jedną z największych, najważniejszych nienależnych organizacji społecznych na Białorusi. Do tego ta organizacja jeszcze jest finansowana z zewnątrz. I do tego, co jeszcze bardziej
pogarszam jej sytuację na zewnątrz Polski. Czyli z krajem postrzeganego przez władze białoruskie jako kraj zdecydowanie nieprzyjazny. Ja teraz przedstawiam percepcję o białoruskim oczywiście. Jako kraj zdecydowanie nieprzyjazny, prowadzący konfrontacyjną politykę, dążący do utrzymania sankcji unijnych i jeden z krajów występujący w tej najaktywniejszej grupie członków Unii Europejskiej, państw unijnych na rzecz demokratyzacji Białorusi. I dlatego jeszcze państwo, które chętnie przyjmuje opozycję białoruską, wspiera ją i jakby udziela schronienia, udziela szeroko pojętej pomocy. To wszystko komplikuje sytuację Związku Polaków na Białorusi i powoduje, że organizacja nie może normalnie funkcjonować. Z tym, że właśnie poza tym akcentem polskim, chciałbym jeszcze raz podkreślić, jest to główny problem niezależnych organizacji społecznych na Białorusi, które nie cieszą się sympatią ze strony władz, bo władze białoruskie robią wiele, aby utrudniać funkcjonowanie tą organizacją. Również problemy ze swoim funkcjonowaniem napotykają organizacje czysto białoruskie, jeszcze osobna organizacja Wiosna 96, która musiała się przenieść do nowego biura w związku z problemami w poprzednim miejscu. Te wszystkie organizacje są oczywiście niezarejestrowane, to jest też taki ogólny problem białoruskich organizacji społecznych. Jest to oczywiście ogólna cecha każdego reżimu autorytarnego. Białoruski reżim nie jest wyjątkiem. Tak jak Aleksander Łukaszenka, tak jak już mówiłem, nie chce reformować się z systemu gospodarczego, stosuje konserwatywną politykę gospodarczą, tak samo stosuje konserwatywną politykę organizacji społecznej. Blokuje, podległe mu służby blokują, oczywiście on tego osobiście nie robi, blokują władze białoruskie rozwój i normalną działalność organizacji, które nie są pod kontrolą władz. To jest absolutnie logiczne z punktu widzenia reżimu autorytarnego. Tak samo jak logiczne z punktu widzenia reżimu autorytarnego jest to, co powiedziałem o gospodarce białoruskiej. To nie znaczy, że to jest dobre dla Białorusi. Ja tylko czysto analitycznie stwierdzam, że jest to logiczne, jeżeli spojrzymy na definicję, na zasady funkcjonowania reżimu autorytarnego i jego cele i priorytety. To może tyle na początku. Dziękuję Panie Kamilu. Właśnie Pan poruszył tutaj ważną kwestię organizacji polskich, a przede wszystkim interesujących Panem najbardziej Związku Polaków na Białorusi. W ostatnich latach jesteśmy świadkami de facto funkcjonowania dwóch jakby środowisk, dwóch łonie tej organizacji. Mam tu upraszczając na myśli jedno środowisko orientacji probiałoruskiej, drugie propolskiej. Obydwie grupy organizują wybory. No i właśnie stąd moje pytanie też związane chociażby z sytuacją Domu Polskich na Białorusi. Dom Polskich Wieńców chociażby, który stał się siedzibą dyrekcji miejscowego kołchozu. Stąd moje pytanie i prośba do pani Anny Dyner. Jak wyglądają stosunki wewnętrzne? Jak te organizacje funkcjonują na Białorusi? Jaka jest w ogóle perspektywa szansy? Jeśli mówi się o Związku Polaków na Białorusi, to tak naprawdę trzeba by się całej sytuacji, która obecnie istnieje, trzeba się zastanowić, że w roku 2005 jest pewnego rozłamu spowodowanego przez białoruskie władze. I to, o czym przed chwilą Pan mówił, to nie było tak, że Związek Polaków, mówiąc kolokwialnie, dostał do głowy tylko dlatego, że był to Związek Polaków. Po prostu była to największa, niezależna organizacja społeczna na Białorusi, która nie była kontrolowana przez białoruskie władze. Na ówczas szacuje się, że do Związku Polaków na Białorusi w 2005 roku należało około 25 tysięcy osób, czyli całkiem spora siła. Konflikt miał miejsce w 2005 roku, kiedy na pierwszych wyborach szefem Związku została pani Angelika Borys. Termin wyborów został zakwestionowany. Odbyły się drugie wybory, kiedy już szefem został pan Łuczak. Cały problem polegał na tym, że pierwsza grupa nie uznała wyników drugich wyborów. I w związku z tym tak naprawdę od tamtej pory mamy do czynienia z dwoma związkami Polaków na Białorusi. Co ważne, ten, który uznaje Warszawa, ten, który jest wspierany przez władze polskie, jest nieuznawany przez białoruskie władze. Na odwrót, związek reżimowy
kierowany przez pana Mieczysława Łysego obecnie. Cieszę się uznaniem Mińska, natomiast władze polskie nie wspierają tego rozwiązku jego działalności. I to jest jakby główny problem środowiska polskiego, jeśli chodzi o kwestię związków polskich na Białorusi. Druga rzecz właśnie samej działalności tego nielegalnego z punktu widzenia białoruskich władz związków polskich na Białorusi, ona jest bardzo trudna, dlatego że tak naprawdę do tej pory istnieje słynne punkt 193 punktu kodeksu prawa po Białorusi, czyli odpowiedzialność karna za działalność niezarejestrowanej organizacji, która de facto tym ludziom może grozić. Oczywiście do tego dochodzą jeszcze sytuacje związane z majątkiem Związku Polaków na Białorusi. Trzeba pamiętać, że domy polskie 16 zostały wyposażone ze środków Rzeczypospolitej. Większości one zostały siłowo przyjęte przez proreżimowy związek, można tak powiedzieć. Ostatni przykład właśnie był to Lubieniec w 2010 roku. Cały problem polega na tym, że tak naprawdę temu polskiemu, byśmy powiedzieli, z punktu widzenia waszego związku, kiedy to wybrano majątek, co bardzo utrudniło mu działania. No i teraz też powstaje pytanie, czy byłaby szansa rozwiązania tego konfliktu. W czasie odbliży w 2010 roku było takie próby poczynione, zdaje się, że 12 razy zebrała specjalna komisja, która miała jakby rozwiązać tę sprawę. Problem polega na tym, że nawet jeżeli byśmy wyobrazili sobie sytuację, że oba związki mogą działać, to niejednokrotnie pojawi się tutaj problem właśnie majątku zwrotu tych domów polskich zabranych temu niezależnemu związkowi na Białorusi. Problem jeszcze jest taki, że tak naprawdę cała ta sytuacja komplikuje też normalne możliwości działania związków, bo najlepszym byłoby, żeby była jedna organizacja, która byłaby wspierana i przez jedynie przez drugi rząd, to sobie powiedział, że nie mogą traktować i to byłaby wypadek sytuacji, które byłyby bardzo poprawne relacje polityczne pomiędzy Warszawą i Mińskiem. Bo tak naprawdę ten oficjalny związek cały czas się skarży, że nie ma wsparcia ze strony Polski, że nawet odmawiane mu są jego członkom, odmawiane są wizy do Polski, że bez środków od Polaków nie jest w stanie normalnie prowadzić sobie działalności kulturalnej i nauczania języka. A z drugiej strony problem też ma ten nieoficjalny związek Polaków, który tak naprawdę ma dużo większe poparcie społeczne, ale ma bardzo utrudnione możliwości działania ze strony białoruskich władz. Tutaj też, o czym Kamil wspomniał wcześniej, de facto jest niemożliwe finansowanie zagranicy, ponieważ ona też podlega odpowiedzialność karną na Białorusi. Dziękuję bardzo. A teraz znowu powrócimy do kwestii gospodarczej. Chciałbym najprostszy pana Mariusza Maszkiewicza o ustosunkowanie się do takiej kwestii. Jak wyglądają, czy w ogóle są kontakty biznesowe polskich firm, polskich przedsiębiorstw z przedstawicielami mniejszości polskich na Białorusi w kontekście całego białoruskiego systemu płac? Dobry Państwu, cieszę się, że mogę się spotkać z ludźmi, którzy z Białorusi przyjechali. Tam dawno nie byłem, cieszę się z tego roku. Kto z Państwa jest z Grodna? To z Mińska. A reszta z Brześcia, tak? Kto z Brześcia? Niewiele. To powiedzcie mi Państwo, ile polskich firm w Grodnie działa, takich widocznych, że są miejsca pracy, że chodzicie właśnie znajomi, nie wiem, że ludzie chodzą do pracy do tych polskich firm. Jest taka wolna strefa ekonomiczna, czy jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej z określonymi przywilejami, które władze dają. To się nazywa wolna strefa ekonomiczna. Nie wiem tutaj, że tak. Znacie jakieś firmy polskie? Nie. To o czym będziemy mówić? Przepraszam bardzo. Ja szczerze mówiąc też nie znam. Ja szczerze mówiąc też nie znam takich firm. Ten obrót gospodarczy jest stosunkowo wysoki. Z każdym rokiem rosną obroty gospodarcze. Ja nie pamiętam w tej chwili. Nie przygotowałem się, bo mnie tutaj nie uprzedzono, że będą liczby jakieś potrzebne. A wy rozumiem, że chcecie zapisać konkretne liczby jakieś, tak?
czy nie są wam potrzebne tak bardzo. Jeśli nie, no to zostaniemy przy tym, że to jest 500 milionów dolarów. Wydaje się, że to było jakieś 2-3 lata temu takie obroty, mniej więcej, a przynajmniej gdzieś pewnie pod miliard podchodzi. Już są wyższe, tak? To są obroty gospodarcze, które wybierają z białoruskiej strony na ogół produkty chemiczne, nieprzetworzone albo nisko przetworzone, paliwa i tak dalej. Z polskiej strony, to wy sami wiecie, deprecjonowane są nawet żelazka, które przewozi się przez Gruzję czy przez teren wspólnie. W samochodzie celnicy wszystko sprawdzają i do określonej kwoty można przewieźć towary. To już prezenty żeście kupili, czy nie? No, można te prace jeszcze na zakupie. Ja myślę, że dla państwa na pewno te kwestie gospodarcze, one mogą być interesujące w takim bardzo konkretnym wymiarze, jak to się na wasze życie przekłada. I z tego co wiem, w Grodnie, w Brześciu, bardzo dużo ludzi żyje z tego handlu przygranicznego. Macie na pewno wielu znajomych, przyjaciół, rodziny, których obserwujecie to, że oni po prostu dorabiają sobie na życie dzięki temu, że przewiozą coś przez granicę, że mogą sprzedać, że jakiś tam handel wymienny jest i tak dalej. To ma bardzo ważny aspekt, a niestety dobrze się to nie rozwija. W Polsce są towary żywnościowe dużo tańsze. To wszyscy państwo wiecie, to jest prawda też oczywista dla was. Mówię o tych towarach dostępnych w dużych sieciach handlowych, w dużych sklepach, do których Białorusini, zwłaszcza w Białymstoku, bardzo lubią jeździć. Białorusini, no ludzie z Białorusi. Się nie zgadzam z panem, że takie potwierdzenie, że jest związek Polaków podzielony na różne, taki probiałoruski i propolski. To jest trochę takie twierdzenie nieprawdziwe, dlatego że ten związek Polaków, który otrzymał zakaz działalności oficjalnej, czyli ta część Związku Polaków, ona była zawsze probiałoruska i niejako wyrosła z tego, że współpracowała mocno z środowiskami białoruskimi, politycznych, z Białoruskim Frontem Narodowym, z licznymi organizacjami społecznymi. Nie miało to charakteru ideologicznego, tylko to było związane z tym poczuciem, że tu jest nasza ojczyzna, dla Polaków i dla Białorusinów. To jest nasze miejsce, chcemy to miejsce wspólnie budować, być tu razem, dobrze się czuć, tworzyć jakieś wspólne dobro. Opozycją do tego jest pewien sowiecki model. Tak? Model właśnie tego zarządzania centralnego. Kamil mówił o pięciolatkach. O tym, za czym wielu ludzi na Białorusi, w całym byłym Związku Sowieckim, marzyło w latach 90. Czy jesteście młodymi ludźmi, nie pamiętacie tego okropnego, albo może pamiętacie, ale z takich bardzo detalicznych spraw. Kryzys, biedę w początku lat 90. To jak starsi narzekali, że się rozpadło państwo na oczach. Prawda? Wielki Związek Sowiecki przestał istnieć, przestał funkcjonować. Zaczęło się złodziejstwo, bandytyzm, wszystko zło. To się ludziom kojarzyło z demokracją. Co to jest demokracja? No to wtedy jak są bandyci, jak kradną jacyś oligarchowie majątek narodowy, jak są wojny, jak są konflikty polityczne, zbrojne, wszystkie inne. To jest demokracja. I taki obraz powstał w oczach ludzi, w tym również na Białorusi. Przyszedł człowiek, który powiedział, słuchajcie, musimy z tą demokracją skończyć. To jest bardzo złe i trzeba wrócić do tego, co było w czasach sowieckich. To było bardzo dobre i mówił to ludziom. I wielu ludzi do tej pory uważa, że jest to rzeczywiście bardzo dobre. Ten model jest efektywny, model zarządzania gospodarką, ale również zarządzania społeczeństwem, w sensie, że regulowania wszystkich relacji społecznych i obywatelskich.
I to jest model sowiecki. Ja się nie wdaję w tej chwili w polemikę, czy mi się podoba, czy nie, możecie tylko podejrzewać. Natomiast te dwa modele ze sobą się zderzyły, między innymi, nie tylko, ale między innymi wśród działaczy polskich na Białorusi. Wasi starsi koledzy, koleżanki pamiętają to, wasi rodzice tych działaczy polskich znają, czy z Grodna, czy z wielu innych miast. To byli ludzie, którzy na początku lat 90. organizując, czy wydobywając ze zgliszcz i z ludzkości tą polskość, zwłaszcza na Grodzieńszczyźnie, wierzyli, że tworzą pewne dobro, które jest dobrem obywatelskim, że nie służy czemuś. To nie jest tak, że chcemy w Grodnie zbudować szkołę, zorganizować różnego rodzaju stowarzyszenia, być podmiotem, bo chcemy się na przykład do Polski przyłączyć, albo do Rosji się chcemy przyłączyć, albo do Litwy. Chcemy zdradzić coś, prawda, i stworzyć coś innego. Nie, oni budowali to po to, żeby się dobrze w tym czuć. Bo przez kilkadziesiąt lat od czasów stalinowskich polskość była czymś złym. I dobrze wiecie, ja wam tego nie muszę mówić, że wasi dziadkowie czy wasi rodzice bardzo często w pracy w swoim środowisku ukrywali polskość, wstydzili się tego, uważali, że to nie jest za bardzo, że tak powiem, nie jest się czym chwalić. Język polski był wybierany. Wielu z was na pewno języka polskiego uczy się dopiero w swoim dorosłym życiu. I to jest sytuacja, w której aktywność obywatelska powstaje dlatego, że człowiek czuje, że ma jakieś potrzeby, które powinny być realizowane w takiej warstwie społecznej, tylko rodzina najbliżsi, ale i szerzej. To jest parafia w kościele, to jest organizacja społeczna, to jest jakieś kółko artystyczne, to jest, nie wiem, stowarzyszenie działkowiczów, którzy się zajmują hodowlą czegoś, czegokolwiek i tak dalej. Ta aktywność społeczna jest wtedy autentyczna, dobra dla ludzi, kiedy wychodzi od samych ludzi, a nie jest sterowana z góry, nie jest zaplanowana przez urząd, ministerstwo, służby i tak dalej. To jest różnica między modelem demokratycznym a modelem sowieckim. W modelu sowieckim ktoś za nas podejmuje decyzję. Nie mamy odpowiedzialności i nie powinniśmy mieć odpowiedzialności. W modelu demokratycznym to my chcemy coś robić, coś działać, podejmować naszą aktywność. Dlatego mówiąc tutaj o propolskości czy probiałoskości, ja bym raczej powiedział w kategoriach prodemokratycznej, prosowieckiej. Co się komu podoba? Dobrze, niech pan w takim razie mnie sprowadzi na ziemię, bo chyba za daleko poleciałem. Miałem mówić o wymianie towarowej, o liczbach, o nawozach azotowych, to też samo ropie. I właśnie, może czy są jakieś pytania, może ktoś chciałby się dopowiedzieć lub się dowiedzieć, zadać jakieś pytania do naszych prelegentów. Jest teraz na ten czas, bardzo proszę. Ja bym tylko dodam, że jeżeli ktoś chce zadać pytanie po rosyjsku i białorusku, to jak najbardziej też zapraszamy, tak? Proszę. Mam na myśli głównie naszych uczestników. Posługujemy się tymi językami w pracy, są to nasze języki. Więc nie ma do tego problemu, tak. Ktoś z państwa nie rozumie po polsku? Są takie osoby na sali? Raczej nie. Czy powinienem się po rosyjsku zapytać jeszcze? Ale ja sądzę, nie, no ta grupa chyba jednak poziom przynajmniej taki komunikatywny. Tak, jest ich osa, tak? Możecie po ruski spojrzeć. Jeżeli ja mógłbym wrzucić jakiś wątek tutaj do dyskusji, to co mnie osobiście bardzo interesuje, bo rozumiem, że mamy do czynienia, jesteście państwo młodymi Polakami z Białorusi, którzy jakoś tam próbują działać. Piszecie do gazet, czy udzielacie się do mediów społecznych. Chciałem się zapytać, jak wy patrzycie w ogóle na ruch Polaków na Białorusi, na stowarzyszenia, organizacje, czy chcecie do nich należeć?
czy nie trzymać się od nich daleka. Na przykład do Związku Polaków na Białorusi, tego kierowanego przez pana Jaśkiewicza. I bardzo by mnie interesował wasz stosunek, jeżeli ktoś ma powiedzieć na temat powiedzmy, będę bardzo wdzięczny, ponieważ wiem, że jest ogólny problem, że brakuje mu młodych ludzi z Związku Polaków na Białorusi i może być się nie dalej. Czy potwierdzicie te informacje, czy swoimi przykładami wykażecie, że chcecie jednak uczestniczyć w takich organizacjach? Jesteśmy w Polsce, nie bójcie się może szczerze. Wszystko będzie nagrane i przekazane KGB. Podoba się pan jak. Ale zachęciłem, co? Nie, no ale to taka jeszcze szutka. Nie, to sobie tak. Nas pan nie zaskoczył. Niekoniecznie można o sobie, czy trzeba o sobie mówić, żeby może mać jakieś ogólne opinie i przemyślenie na ten temat. Można jeszcze napisać na kartce i rzucić. To nie było stronę. A to zostało to odnośnie na przykład na tą część formalną. No właśnie, może skrócimy tą część formalną i zostawimy więcej czasu na takie rozmowy kuluarowe. Dobrze, w takim wypadku zapraszam do słuchów na przerwę. Nie, ja jeszcze mam pytanie. Zaszczyta. Zaszczyta. Nie wiem, odpracowaliśmy. Nie mam zegarka, więc nie wiem, czy już czas skończył, czy nie. Ale mówiliśmy o gospodarce, mówiliśmy trochę o sytuacji politycznej. Natomiast projekt jest zatytułowany Kultura w dziennikarstwie, dziennikarze w kulturze. I zabrakło mi, nie pytał pan o to, ale zabrakło mi trochę wątku kultury. Chciałam zapytać, jak jest polską obecnością kulturalną na Białorusi? Jak wygląda praca, może do pana ambasadora Instytutu Polskiego? Nie wiem, czy znaczy. Nie muszą państwo się znać na tym, bo jakby sytuacja polityczno-gospodarcza to może jest bardziej ciekawe dla nas. To jest istotny wątek. Natomiast właśnie, czy jest wymiana między artystami, czy jest między dziennikarzami, jak to wygląda w perspektywie właśnie kulturalnej? Czy są zapraszania? Ja wiem, chyba najbardziej tak, jeżeli państwo też... Jest ciężko. Jest ciężko. Ja w tej chwili pracuję też w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, akurat właśnie w tym Departamencie Polityki Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, jak pracowałem. I muszę powiedzieć, że nasze placówki bardzo narzekają, mają ręce związane. To jest problem taki, jak pewnie wiecie, z działalności różnych podmiotów też niezależnych, że sali nie można wynająć, że strona druga często jest niesłowna, albo idzie w jakiś projekt, zaczyna przygotowywać coś, a później się wycofuje i tak dalej, i tak dalej. Cały szereg problemów tego typu jest i to mają zarówno konsulaty, które starają się promować kulturę polską, tą wysoką, tą niższą, różną, czyli jakieś zespoły, powiedzmy muzykę pop, zespoły przyjeżdżają, uczestniczą w jakichś wydarzeniach. Różnie z tym jest. Jest trochę popularnych zespołów, jakkolwiek wiecie dobrze, że rosyjska muzyka na Białorusi dominuje. No, w Grodnie może jeszcze trochę tej polskiej w Brześciu słychać, zwłaszcza, że jest on rozgłośnie zagwiązek i tak dalej, ale z tym jest gorzej. Dobrze jest z tak zwaną kulturą wysoką, czyli jakieś spektakle teatralne, neutralne politycznie. Prawda, klasyka jakaś, czy muzyka, one bardzo chętnie spotykają się z ciepłym przyjęciem, nawet na poziomie władz, ministerstw, czy Ministerstwa Kultury. Do niedawna ministrem kultury, nie wiem, czy jeszcze jest. Już jest ambasador we Francji, był Paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi w Warszawie. Człowiek, który bardzo dobrze zna polską kulturę i wiem, że angażował się mocno w szereg takich projektów, podkreślam, neutralnych politycznie, nie mających żadnego podtekstu społecznego, ani tak, no, takie po prostu pokazywanie polskiego dorobku wysokiej kultury. Jeśli chodzi o aktywność z kolei organizacji polskich,
wszystko jest w tej chwili, tak jak powiedziałbym, sprowadzone do minimum. O ile jeszcze niedawno, kilka lat temu, kościoły polskie, kościół katolicki dawał miejsce polskim organizacjom na różnego rodzaju przedsięwzięcia, takie właśnie kameralne koncerty, jakieś wydarzenia w charakterze literackim, wystawy. Nawet w tej chwili wiem, że Kościół bardzo się boi, stara się od tej działalności, nawet takiej neutralnej, odchodzić, znaczy nie narażać się władzy. Jest pod tym względem bardzo trudno, zwłaszcza, że to wszystko dzieje się w takiej atmosferze niedopowiedzeń, milczenia właśnie, takiego... Tak nie wiadomo, o co chodzi bardzo często. To jest coś, czego nie wolno powiedzieć na głos. Lęk różny, towarzyszące temu przewidywania, że coś się może złego, prawda, z tego powodu wydarzyć, jeżeli się w coś, prawda, zaangażuje. Także jest tutaj ten problem, taki powiedziałbym. Ale pytanie polityczne. Sam już ma panu Kobyl na Białoruś. Sezonu, tak będę żądało. Proszę pana, może pan ma taką informację, że nowo otwarta opera w Ostrołęce uruchomiła taki ciekawy projekt, że każdy gość kupujący taki pakiet turystyczny, który kupuje bilet do opery, dostaje bezpłatną wizę do Polski. Czy cieszy się ten projekt jakiejś popularności? Od pana to słyszę pierwszy raz, nie słyszałem. Ja o tym słyszałem, ale nie mam danych, ile osób z tego skorzystało. Ale to bardzo ciekawe. Bo ja słyszałem tylko jeden wypadek, że jakiś gość dostał misia, no to znaczy zakaz wjazdu do Polski z tego powodu, że... Ale do filharmonii mu pozwolili, tak? Do filharmonii kupił bilet do filharmonii, ale nie skorzystał. No i wyjeżdżałem z Polski, spytałem go, no jak tam opera, czy tam filharmonia, a nie będę go tylko na zakup. No to właśnie tutaj może ja bym do tego wątku nawiązać, zejdę niżej, niż kultura wysoka. To jest, jakbyśmy idealistycznie nie patrzyli, zakupy.